Portal Bezpieczni Razem przedstawia. Dzikie wysypiska śmieci. Rodzaj śmieci, odpady i przepisy. Wysypywanie odpadów w miejscach do tego nieprzeznaczonych jest wykroczeniem zagrożonym karą grzywny w postępowaniu mandatowym do 500 zł. Natomiast w przypadku skierowania wniosku o ukaranie do sądu grzywna może wynieść nawet i 5 tysięcy. Mamy zlokalizowanych naprawdę kilkaset takich miejsc. Oprócz Puszczy Bukowej, Puszczy Wkrzańskiej, Dziewoklicza, właściwie nie ma takiego miejsca na terenie zielonym, gdzie ktoś nie pokusiłby się o wyrzucenie swoich odpadów. Zaczyna się od jednego worka. Niestety znajdują się naśladowcy, którzy dorzucają też swoje śmieci. I tak tworzą się kolejne dzikie wysypiska. Dzikie wysypiska śmieci to zagrożenie dla środowiska, żyjących w nim roślin i zwierząt, ale również dla człowieka. Jakie zagrożenia niosą nielegalne składowiska śmieci i dlaczego są tak niebezpieczne? Co roku liczba dzikich wysypisk śmieci powiększa się, niszcząc naturalne środowisko, w którym żyjemy. Najczęściej są to lasy, pobocza dróg oraz miejsca wypoczynku, takie jak jeziora czy rzeki. Pozbywając się w ten sposób odpadów, zatruwamy środowisko na wiele setek, a nawet tysięcy lat. Tyle bowiem trwa rozkład plastikowych opakowań czy szklanych butelek, z których codziennie korzystamy. Strażnicy miejscy mają duży problem z ustaleniem sprawców, którzy tworzą dzikie wysypiska, bo jest to ten rodzaj wykroczenia, gdzie sprawcę trzeba ująć na gorącym uczynku. Ale nie jesteśmy bezradni. Czasami wystarczą lateksowe rękawiczki i przeszukanie takiego dzikiego wysypiska i znajdujemy w nim recepty, zeszyty szkolne, faktury, rachunki, gdzie czarno na białym jest wypisane są dane. I po tych danych często udaje nam się ustalić, z jakiego gospodarstwa domowego pochodzą te śmieci, a przynajmniej ustalić, z jakiej to przyczyny one się tam znalazły. To połowa sukcesu. Druga połowa sukcesu to tak zwana pomoc obywatelska i właściwa postawa społeczna. Mieszkańcy chętnie pomagają Straży Miejskiej w tej kwestii, widząc na przykład, jak po raz kolejny na teren zielony w okolicy ich domu podjeżdżają samochody, wysypując gruz, odpady budowlane, zapisują numer tablicy rejestracyjnej, robią zdjęcie takiego pojazdu, wysyłają do Straży Miejskiej i często występują jako świadkowie w sprawie, kiedy strażnicy kierują taką sprawę do sądu. I mamy znów sprawcę ujętego i ukaranego. Podczas rozkładu odpadów dochodzi do mikrobiologicznego oraz chemicznego zanieczyszczenia gleby, wód podziemnych, wód powierzchniowych oraz powietrza. Może to mieć niewyobrażalne skutki, które mogą doprowadzić do biodegradacji środowiska. Skażenie zagraża w szczególności ujęciom wody pitnej, a także roślinności oraz zwierzętom, które żyją na zanieczyszczonym terenie. Dzikie wysypiska mogą nieść ze sobą również ogromne zagrożenie epidemiologiczne. Powodem jest możliwość występowania chorobotwórczych bakterii oraz groźnych grzybów, które są przyczyną śmierci wielu zwierząt oraz roślin. Analizy mikrobiologiczne odpadów wskazują m.in. na obecność niebezpiecznych pałeczek okrężnicy Escherichia, pałeczek z rodzaju Proteus, Salmonelli oraz Shigelli. Każdego roku powstają nowe miejsca nielegalnego składowania śmieci i odpadów, począwszy od materiałów budowlanych, przez sprzęt elektroniczny, na niebezpiecznych odpadach takich jak zużyte baterie, akumulatory, opakowania po farbach czy leki, kończąc. Wyrzucanie śmieci do lasu to tylko kilka chwil, które będą miały bardzo duże odzwierciedlenie w przyszłości.
Plansza przedstawia przykładowe czasy rozkładania śmieci w środowisku naturalnym. Plastikowa butelka – około 500 lat. Szklana butelka – około 4000 lat. Aluminiowa puszka – kilka tysięcy lat. Jednorazowa zapalniczka – około 100 lat. Guma do żucia – około 5 lat. Jednorazowa pieluszka – około 500 lat. Dzikie wysypiska śmieci są dogodnym miejscem żerowania zwierząt leśnych, a zwłaszcza owadów, ptaków oraz gryzoni. Oprócz tego, że zwierzęta często narażone są na niechybną śmierć, mogą przenosić szkodliwe dla człowieka drobnoustroje. Dodatkowo dzikie wysypiska śmieci oddziałują negatywnie na teren, powodując jego zniekształcenia, a także wpływając na kondycję drzew rosnących w pobliżu. Wysypiska to także ogromne zagrożenie pożarowe, które może stać się realne, zwłaszcza w okresie letnim. Problemy ekologiczne dotykają każdego z nas. Pomimo dużej wiedzy, jaką posiadamy, wielu z nas nie przestrzega podstawowych zasad, które pomagają chronić środowisko. Dbajmy o nie, nie wyrzucajmy śmieci w miejscach do tego nieprzeznaczonych. W Szczecinie utylizacją zajmują się punkty. Remondis Szczecin, spółka z o.o., ulica Żołnierska 56. Telefon 91 431 08 42. Tom, spółka z o.o., ulica Pomorska 112, ulica Ludowa 15, ulica Lipowa 16. Telefon 91 46 92 170, wewnętrzny 500. Stena, ulica Letnia 25, telefon 91 46 92 825. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny można oddać również w miejscach punktach zbiórki odpadów problemowych. Ulica Duńska 14, naprzeciwko sklepu Netto, od 8 do 16. Ulica Dworska, plac Słowińców, od 7 do 15. Ulica Firlika 31, czynny od 8 do 16. Ulica Gdańska, zjazd na Wyspę Pucką pod trasą zamkową, czynne od 8 do 16. Ulica Helska, róg Goleniowskiej, czynne od 9 do 17. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.